15 sierpnia na Netflix wjechało 6 sezonów Lost, czyli wszystkie 136 odcinków. No, i niby wiem, że tak, od pewnego czasu Lost było już przecież dostępne w bibliotece Disney. Plus, Ale wiecie, jak to jest. Kiedy jakiś serial się ostatecznie pojawia na tym Netflixie, to od razu się o nim mówi, nagle wszyscy zaczynają oglądać. Wiecie, tak było lata temu z Breaking Bad. Tak było ostatnio, choćby z From, no i tak jest właśnie z Lost. My też oczywiście odpaliliśmy sobie z Januszem pierwszy odcinek, żeby się po 14 latach przekonać, co to w ogóle było. Ja robię pierwszy rewatch właśnie od finału. Janusz ogląda Lost w ogóle po raz pierwszy, no i jakoś tak sobie pomyśleliśmy, że się z Wami tym naszym rewatchem podzielimy, ponieważ wiele osób, wiem o tym, też się zabiera za Lost. W najbliższym czasie, albo już się wręcz zabrało, a co by o tej produkcji nie powiedzieć, no to jest to zawsze jakaś przygoda. Tym ciekawsza przygoda zresztą, że nie wiem czy wiecie, ale w tym roku mija 20 lat od oryginalnej premiery tego serialu, która miała miejsce 22 września 2004 roku w stacji ABC. No i 20 lat to jest naprawdę bardzo dużo czasu. Właściwie cała rewolucja serialowa tak naprawdę się w tym okresie dokonała. Nie oglądamy więc Lost tylko z takiej czystej ciekawości, co to w ogóle było za dziwadło i co się tam wydarzyło, ale też zwracamy uwagę na różne kwestie, kwestie realizacyjne, rozwiązania fabularne, w ogóle język opowieści czy konstrukcje bohaterów. Nie? Jednym słowem, na to zwracamy uwagę, co los wniosło do serialowego gatunku, a z czego też samo czerpało. I tutaj moje pytanie do Was. Czy znacie w ogóle Lost? Czy je lubicie? Koniecznie piszcie nam w komentarzach, kiedy oglądaliście, jak wam się w ogóle kojarzy ten serial, ponieważ wiem, że dla wielu osób Lost to był, no właściwie taki pierwszy tytuł, który ciągnął ich, wprowadził ich w świat seriali. Dla wielu osób był to tak zwany serial formacyjny, który do dzisiaj budzi bardzo silne Emocje i skojarzenia. Zresztą nic dziwnego, ponieważ los to jest jeden z właściwie największych kamieni milowych w ciągu ostatnich czterech dekad rozwoju telewizji i serialu. Fascynująca jest nie tylko historia powstania tej produkcji, tego jak ten serial był promowany w mediach społecznościowych, ale również i tego jak ogromny wpływ miał na inne seriale. No bo bez Lost nie byłoby ani, nie wiem, na przykład The Walking Dead, ani Gryotron nawet, że nie wspomnę, już o takich ewidentnych nawiązaniach jak The Loftovers, Dark, czy wspomniane przeze mnie wcześniej. From. Bo jeśli Twin Peaks na początku lat 90. udowodniło, że można w telewizji pokazać coś totalnie od czapy, a z archiwum X na przykład to, że wiara w niewytłumaczalne rzeczy jest sexy, to los stało się takim ostatecznym dowodem na to, że widzowie są gotowi na dużo, dużo więcej niż przez lata mogło się wydawać i zresztą wydawało się szefom największych stacji telewizyjnych. Dla mnie osobiście, e, jeśli mogę tak Taką wycieczkę zrobić personalną. Lost to jeden z tych seriali, od których w ogóle zaczynałam swoją przygodę jako recenzentka serialowa i karierę zawodową jeszcze w 2008 roku. Przy czym muszę się przyznać, że wcale nie oglądałam go od razu. Nie śledziłam w AXN, kiedy zaczął być emitowany pierwszy sezon, czyli między styczniem a lipcem 2005 roku. Nie oglądałam nawet wtedy, kiedy pojawił się w TvP. Sięgnęłam po niego dopiero w momencie, kiedy się zorientowałam, że wszyscy chcą czytać o Lost, a ja nic nie rozumiem z opisów odcinków, które są publikowane w anglojęzycznym internecie. Więc uznałam, że muszę ten serial obejrzeć, chociaż no to nie było wcale takie proste, no bo wiecie, dzisiaj Lost jest właśnie dostępny nie tylko na DVD, ale w Disneyu, w Netflixie. W 2008 roku, żeby sobie obejrzeć wcześniejsze sezony, no to. To trzeba je sobie było złowić w zatoce, czyli po prostu ściągnąć z torentów. Często w fatalnej jakości, bo wtedy nawet o jakości Full HD mało kto słyszał. No i w telewizyjnym formacie 4x3. Inna sprawa, że też wchodziłam w świat Lost od. Czwartego sezonu, który no, był już tak pokręcony fabularnie, że trudno było go traktować poważnie. I myślę, że to właśnie to zaważyło e, na moim personalnym stosunku do tej produkcji na bardzo długie lata. No bo najpierw poznałam fabułę późniejszych odcinków, a dopiero potem sobie nadrobiłam od samego początku. I dlatego przepraszam za to, co powiem, ale to będzie szczele. Długo uważałam Lost za serial przekombinowany, miejscami wręcz głupi. I taki no, niezbyt ambitny, i chociaż no, nie wypadało mi o tym publicznie jakoś tam mówić źle, że wiecie, że Lost nie lubię, e, no bo to jest obiektywnie rzecz biorąc bardzo ważna pozycja w historii współczesnego serialu. To moja prywatna opinia o los była zawsze, no taka, powiedziałabym, średnia. Wiedziałam, że dobrze się zaczął, że się kiepsko skończył, a po drodze, że scenarzyści wykonali nieprawdopodobną woltę, serwując widzom coraz to bardziej pogięte science fiction, gdzie futurospekcje gonią, retrospekcje, bohaterowie nie są tymi, za których się podają, a wyspa podróżuje w czasie i przestrzeni. Tym bardziej zaciekawiło mnie, jak podejdę do tej produkcji tak totalnie na świeżo po 20 latach, z taką myślę, że bardziej otwartą głową i przede wszystkim z zupełnie innym stosunkiem do tego, co dzieje się na ekranie. No bo wiecie, w 2008 roku, kiedy w ramówkach królowały głównie procedurale, nie interpretowało się seriali na jakimś tam wielkim metapoziomie, rzadko kiedy na przykład się szukało jakiejś głębszej, symbolicznej idei. Wydarzenia. Interpretowało się po prostu dosłownie, ewentualnie się szukało jakichś logicznych rozwiązań kolejnych zagadek. No, ja też przez wiele lat przyznaję, że nie zwracałam jakiejś większej uwagi, choćby na przykład na psychologię postaci, albo na to, jak rozpisano bohaterów. Etnicznie, jak skonstruowano bohaterki, czy były to na przykład postaci stereotypowe, czy raczej nie. A ponieważ po latach wiele seriali zestarzało się, powiedzmy sobie szczerze, nie najlepiej, byłam po prostu bardzo, bardzo zaciekawiona, czy los też się tak źle zestarzało i dziś jest raczej wielkim cringe'em, czy jednak. Nie do końca. Janusz z kolei był pełen obaw, no bo przez lata słyszał m.in. ode mnie, że los to jest nic, co by mu się mogło spodobać, mimo nawet faktu, że jednym z jego ulubionych seriali jest The Leftovers, czyli Pozostawieni od współtwórcy los Daimona Lindelofa. I tak oto w miniony czwartek odpaliliśmy sobie pierwszą część pilota, czyli odcinek pierwszy, który oryginalnie stacja ABC wyemitowała, jak mówiłam, w środę 22 września 2004 roku o godzinie 20:00. Odcinek ten miał ponad 18,5 miliona widzów i dał stacji ABC pierwsze miejsce pod względem oglądalności w w tak zwanym Prime time, co było absolutnie wielkim wydarzeniem, dużym sukcesem, serial nie startował oczywiście totalnie w próżni, bo jego premierę poprzedziła ogromna kampania promocyjna w telewizji, w radiu, były pokazy przed premierowa, między innymi w San Diego na Comic Conie, były billboardy, które w ogóle zostały po raz pierwszy wykorzystane przez ABC do promocji serialu od pięciu lat. Co najciekawsze, nikt przecież. Nie miał pewności, czy te wszystkie nakłady finansowe się zwrócą, ponieważ los startując, nie miało jeszcze zielonego światła na produkcję całego sezonu. Dzisiaj w ogóle trudno sobie taką sytuację wyobrazić, ale ABC pełny sezon zamówiło dopiero po emisji czterech odcinków, które zgromadziły średnią widownię na poziomie 17 milionów, no i już było właściwie wiadomo, że serial się przyjął. Inna sprawa, że sezon serialu składał się wtedy średnio z 24-40 minutowych odcinków, a nie 10 czy 8 jak dzisiaj. Zamówienie sezonu było więc sporą inwestycją, a Lost nie było serialem tanim. Wyprodukowanie, słuchajcie, dwuodcinkowego pilota, dwa razy po 40 minut kosztowało wtedy 14 milionów dolarów, a każdy kolejny odcinek następny kosztował około 4 milionów, co wiązało się między innymi z dużą obsadą oraz bardzo wysokimi kosztami produkcji serialu na wyspie Oahu na Hawajach. No tam po prostu było jakoś bardzo drogo, więc nie wiem czemu akurat wybrali sobie tą miejscówkę. Oczywiście przez 20 lat od tamtej pory po Pojawiły się seriale z wyższymi budżetami za pilota, ale wciąż te 14 milionów to jest ogromna suma. Nie wiem, Grautron miała dużo niższy budżet na początku. Pilot Lost był. Tak drogi, że kosztował stanowisko swojego pomysłodawcę i ówczesnego szefa stacji ABC, niejakiego Lloyda Browna, który wpadł w ogóle na pomysł Lost podczas wakacji na Hawajach i do końca walczył jak lew o powstanie tej produkcji. No to jest taki bardzo smutny paradoks, bo dzięki Lost stacja ABC weszła do gry jako jeden z najpopularniejszych kanałów naziemnych w USA i wyprzedziła konkurencję pod względem oglądalności. Tymczasem człowiek, który serial wymyślił, Dostał wypowiedzenie jeszcze przed premierą. No, bo właśnie: Lost to jest serial zrobiony właściwie na zamówienie. Zanim J.J. Abrams i Damon Lindelof tak no, na stałe zostali jego twarzami, był to pomysł właśnie szefa stacji, który podczas wakacji na Hawajach no, oglądał się Away z Tomem Hanksem, reality show Survivor i naczytał się Władcy Much Williama Goldinga. Zresztą świetna książka, bardzo polecam. I to właśnie z kombinacji tych, Trzech motywów powstał pomysł na serial o grupie rozbitków, którzy muszą odnaleźć się na tajemniczej wyspie. Pierwszy scenarzysta, który dostał w ogóle ten pomysł do rozpisania, nadał serialowi taki dosyć niefajny tytuł Nowhere, czyli nigdzie, no ale Lloydowi Brownowi się on totalnie nie spodobał, bo on się upierał, że serial ma się nazywać Lost, przez co zresztą zwolnił tego pierwotnego scenarzystę, szukając kogoś lepszego, i tak trafił na J.J. Abramsa, a następnie właśnie na Daimona Lindelofa. No i tak się narodził pomysł, by do opowieści o rozbitkach na wyspie dołożyć też sporo elementów supernaturalnych, które będą wprowadzane do fabuły stopniowo. Na tyle stopniowo, że początkowa widownia nie miała zielonego pojęcia, gdzie ich zaprowadzi wyobraźnia scenarzystów, co tłumaczy też wyniki oglądalności tego serialu, który w drugim sezonie oglądało średnio Prawie 19 milionów Amerykanów, a finałowe, czyli szósty sezon, oglądało już tylko niecałe 11 milionów. Przy czym, no wiecie, Biorąc pod uwagę, co się tam od Janie Pawliło, i tak uważam, że było dużym osiągnięciem. A co tam się tak naprawdę wydarzyło? No, myślę, że wciąż wiele osób chciałoby to wiedzieć, ponieważ jednoznacznej interpretacji fabuły Lost nigdy nie poznaliśmy. Są oczywiście różne teorie, ale jest też kilka dementi od J.J. Abramsa i Damona Lindelofa, którzy zaprzeczyli zarówno tezie o tym, że wyspa jest czyśćcem, jak i temu, że wszystko to, co się na wyspie dzieje, to był sen jednego z bohaterów. I to tyle z wiadomych, bo niewiadomych jest znacznie więcej. Oczywiście yy, nie jest wcale powiedziane, że w ogóle jest możliwe rozszyfrowanie serialu, który jednak nie był od początku do końca taką przemyślaną, zwartą, zamkniętą całością, a czasem też cierpiał wręcz na nadmiar wątków pobocznych, które miały utrzymać po prostu widzów przed telewizorami, no ale... Może jednak da się w tym szaleństwie odnaleźć jakiś sens? No i to jest właśnie nasz główny cel, czyli obejrzeć sobie los po raz kolejny z taką otwartą głową, bez żadnych dawnych uprzedzeń i spróbować odnaleźć się zarówno w fabule, jak również w tym, na ile ten serial jest istotny dla swojego gatunku. Chcemy się mu przyjrzeć raz jeszcze i też zaprosić Was wszystkich i Was wszystkie do wspólnej zabawy. Proponujemy po prostu wspólne oglądanie, nie po jednym odcinku, bo tego byśmy myślę, że jednak nie wytrzymali, tak mi się wydaje, ale na przykład po pół sezonu dajmy na to. Po takiej połówce, wiecie, gdzie omawialibyśmy sobie kwestie fabularne, kontekst wydarzeń, psychologiczny rozwój bohaterów, no bo czemu nie i tak dalej, i tak dalej. No bo to, że serial się ogląda bardzo dobrze, to już Wam mogę w tym momencie powiedzieć. W ten pierwszy sezon myśmy dosłownie wsiąkli i wcale nie wydaje się też, że minęło 20 lat od premiery. Owszem, może dzisiaj w serialach mamy, nie wiem, na przykład lepsze CGI, ale na przykład praca kamery to jest w Lost w tym momencie Mistrzostwo Świata. No i są piękni ludzie, dzisiaj jednak już aż tak bardzo pięknych ludzi się nie zatrudnia do seriali, a przynajmniej nie wszystkich. W składzie powiedzmy 12 czy 14 osób, które odgrywają główne role. No więc słuchajcie, nie przedłużając, czy chcecie robić z nami Rewatch Lost? Czy w ogóle jest sens rozkmieniać serial sprzed dwóch dekad? No i co najważniejsze, czy w ogóle są chętne osoby do wspólnego oglądania? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Bo nie ukrywam, że od tego też uzależniamy powstanie tego cyklu. Bo wiem, że to będzie cykl, który, jeśli powstanie, będzie dosyć pracochłonny, będzie naprawdę dużo oglądania, ale będzie też dosyć dużo rozkminiania researchu, um, analizowania, interpretowania. Ja bym chciała zrobić tą serię, bo wydaje mi się, że warto. A jeżeli z lost nam wyjdzie, to możemy zawsze sięgnąć po inne seriale starsze, wiecie, zrobić sobie taki klub czytelnika, żeby łatwiej przechodzić przez te kultowe, klasyczne produkcje. No ale proponuję, żebyśmy zaczęli od lost, dlatego że ono się chyba bardzo wielu osobom pozytywnie Kojarzy, a ja też chciałabym, żeby mi się zaczęło bardziej pozytywnie kojarzyć niż tylko jako serial, o którym musiałam pisać, nie mając o nim zielonego pojęcia. Tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek, dajcie koniecznie znać w komentarzach, tak jak mówiłam, zalajkujcie ten odcinek, jeśli chcecie, żebyśmy kontynuowali ten cykl, subujcie nas koniecznie, no bo to wam się przyda, jeżeli będziecie chcieć padać tutaj po prostu po regularne update'y z Lostów. No i wiecie, jesteśmy też w mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Dzięki.